Nazywam się Mieczysław Pasowicz. Jestem doktorem habilitowanym nauk medycznych w kierunku medycyna i kardiologia, ale również moje doświadczenia dotyczą takich obszarów jak radiologia, diagnostyka obrazowa, choroby wewnętrzne i fitoterapia. Byłem jednym twórcą i założycielem pierwszej w Krakowie poradni ziołolecznictwa, w związku z tym temat fitoterapii i naturalnych metod leczenia jest mi również bliski. Przez ten mój okres doświadczeń medycznych byłem asystentem w Instytucie Kardiologii u pana profesora Antoniego Dziadkowiaka, wybitnego kardiochirurga, u pani profesor Wiesławy Tracz, gdzie uczyłem się takich metod jak echokardiografia. Wprowadziłem pierwsze w Polsce badania na temat z wykorzystaniem wielorzędowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego serca, z których to badań wynikała moja praca habilitacyjna. Były to zawsze innowacyjne metody diagnostyki i leczenia, które są moim głównym obszarem zainteresowań. Mogę powiedzieć, że zawsze podążałem za innowacjami i wymyślałem bardzo wiele projektów innowacyjnych, czego dowodem jest rozbudowa i rozwój szpitala imienia Jana Pawła II w Krakowie, którym w latach 1991-2009 kierowałem jako dyrektor naczelny. Wielu pacjentów korzystało i korzysta z mojego dorobku, który również dotyczy właśnie rozwoju tego szpitala, budowy obiektów takich jak klinika kardiochirurgii, ośrodek diagnostyki, nowoczesna kardiologia interwencyjna, zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej, Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych. Przez 8 lat byłem wykładowcą w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również posiadam certyfikaty amerykańskiego i europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mówię o tym po to, żeby powiedzieć, że znane mi są badania naukowe dotyczące chorób układu krążenia, ale także wielu innych schorzeń. Byłem też członkiem Rady Programowej Polskiego Forum Profilaktyki, zajmującej się integracją wszystkich metod profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych. To Polskie Forum Profilaktyki składało się z reprezentantów wszystkich ważniejszych towarzystw naukowych w Polsce, zajmujących się cukrzycą, zajmujących się chorobami związanymi z otyłością, chorobami układu krążenia, kardiologią dziecięcą, miażdżycą, medycyną rodzinną, nadciśnieniem tętniczym, kardiochirurgią, kardiologią, więc ten mój obszar zainteresowań jest bardzo szeroki. W programie DuoLife odnalazłem wiele elementów, które wzbudzają moje bardzo pozytywne emocje i energię. Przede wszystkim innowacyjność, przede wszystkim zastosowanie produktów, które mają pochodzenie roślinne, nie zawierają żadnych konserwantów sztucznych, chemicznych do produkcji tych suplementów. Również formuła prewencji chorób cywilizacyjnych stosowana w ramach kampanii społecznej Żyje Świadomie oraz poprzez promocję tych produktów, które mają działanie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, powoduje, że będę starał się pracować wraz z Radą Naukową nad nowymi produktami, tak żeby ta gama naszych produktów była jeszcze szersza niż obecnie. Dzisiaj mamy premierę produktu, który ma zastosowanie również w leczeniu bardzo wielu chorób. Chlorofil to płynne światło, a wiadomo, że słońce i światło to energia i pozytywne elementy naszego codziennego życia. Zdecydowałem się na przystąpienie do Rady Naukowej DuoLife ze względu na innowacyjność produktów, na formułę medyczną, która odpowiada na potrzeby pacjentów w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, na nowoczesny program medyczny tego
przedsięwzięcia i tej firmy oraz na wysoką jakość tych produktów, których skuteczność potwierdzają także moi pacjenci.